Edyta Nawrocka, witam Państwa 10 października i zapraszam na serwis informacyjny. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło analizy pod kątem odprowadzania ścieków i wystosowano pisma do właścicieli nieruchomości informujące o konieczności prawidłowego podłączenia do kanalizacji w miejscach, gdzie jest to możliwe. Władze Wałbrzycha przypominają, że każdy zarządca nieruchomości ma obowiązek podłączyć się do kanalizacji w miejscach, gdzie została doprowadzona instalacja główna. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji wydał na budowę, modernizację i remonty kanalizacji sanitarnej oraz na modernizację oczyszczalni ścieków ponad 300 milionów złotych. Zostaliśmy zobowiązani przez Komisję Europejską do ujęcia wszystkich ścieków sanitarnych, komunalnych w system, który zapewnia ich 100% oczyszczanie, czy to poprzez system kanalizacyjny, czy poprzez szczelne szamba, czy poprzez przydomowe oczyszczalnie. Wielki wysiłek, jaki Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji ze środków unijnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poczynił, budując kolektory w ulicach, w wielu dzielnicach Wałbrzycha, w których nie było kanalizacji sanitarnej, nie będzie skuteczny, jeśli wszystkie domy, wszystkie posesje, wszystkie zakłady nie będą przyłączone do kanalizacji sanitarnej. W wielu miejscach w Wałbrzychu występowały także problemy z instalacjami sanitarnymi, które z nieruchomości odprowadzały ścieki do rzek czy kanalizacji deszczowej. Instalacje te nie mają prawa funkcjonować, ponieważ przyczyniają się do zatruwania środowiska, a także utrudniają odprowadzanie np. deszczówki, przez co w wielu miejscach dochodzi do podtopień w okresie wzmożonych opadów. WPWiK zbadało dokładnie sytuację w mieście i wszędzie tam, gdzie pojawiły się problemy z niewłaściwie odprowadzonymi ściekami lub brak podłączeń do pobliskich kolektorów sanitarnych, wystosowało pisma do właścicieli nieruchomości, aby niezwłocznie poczynili kroki naprawy tej sytuacji. Procedura, jak zapewniają pracownicy WPWiK, nie jest skomplikowana. Osoby zainteresowane przyłączeniem swojej nieruchomości do sieci wodociągowej czy kanalizacji sanitarnej powinny zgłosić się po wniosek do Centrum Obsługi Klienta lub pobrać formularz wniosku ze strony internetowej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zakładki Obsługa Klienta. Wniosek należy wypełnić zgodnie z instrukcją, a następnie po wypełnieniu przedłożyć go z powrotem do Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji celem rozpatrzenia. Wniosek, który zostanie złożony i dotrze do działu inwestycji i rozwoju w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie, będzie rozpatrzony w zasadzie niezwłocznie, zgodnie z terminami KPA, jeżeli będą złożone wszystkie dokumenty związane z tym wnioskiem. Do wniosku należy dołączyć aktualną kopię mapy zasadniczej, którą należy pobrać z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego lub z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. To jest w zależności od miejsca zamieszkania. Oprócz tego trzeba przedłożyć dokument, który jest podstawą dysponowania nieruchomością. Zarządcy nieruchomości, gdzie wykryto problemy, są na ogół świadomi konieczności podłączenia się do kanalizacji i zobowiązują się wypełnić zalecenia WPWiK. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jako zarządca nieruchomości widzi konieczność i w pełni jest za tym, aby budynki przez WTB zarządzane były przyłączone do kanalizacji zgodnie z obowiązującymi w tej chwili przepisami. W związku z tym robimy wszelkiego rodzaju działania mające na celu uświadomienie właścicieli wspólnot mieszkaniowych w tym kierunku, aby podejmowali decyzje związane z modernizacją swoich sieci kanalizacyjnych, sieci ściekowych. To wiąże się też z pewnymi kosztami finansowymi, na które wspólnoty mieszkaniowe będą musiały zgromadzić środki. Myślę, że dalsze działania pozwolą na to, aby systematycznie przyłączać do sieci kanalizacyjnych i deszczowych te wspólnoty, które jeszcze tego nie uczyniły. Myślę, że w ciągu najbliższych lat to będzie możliwe.
Koszty przyłączeń ponosić mają właściciele lub zarządcy nieruchomości, jednak w naszym mieście mają oni możliwość uzyskania dofinansowania sięgającego nawet 50%. Od 2 lat funkcjonuje fundusz Przyłącz się, program, który polega na współfinansowaniu przez gminę kosztów przyłączania posesji prywatnych. W tym roku i w roku 2014 i 2015 zwiększamy zasób środków na właśnie ten program dofinansowania. Sami jako miasto będziemy wykonywać przyłącza do budynków komunalnych. Natomiast wspieramy również finansowo wspólnoty, które mieszkaniowe, które muszą to zrobić również we własnym zakresie, będziemy je wspierać. W miejscach, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia kanalizacji, właściciele nieruchomości mają obowiązek zadbać o spełniające wymogi sanitarne szczelne szambo lub własną przydomową oczyszczalnię ścieków. Prezydent Wałbrzycha zapewnia, że te instalacje również będą mogły uzyskać dofinansowanie, tak aby w ciągu kilku lat problem gospodarki ścieków w mieście został całkowicie zażegnany. Walki robotów, butelki połykające jajka, gaz, który można nalewać chochelką, płonące ołówki i zmieniające kolor roztwory. To między innymi w ramach doświadczeń i pokazów Dolnośląskiego Festiwalu Nauki mogły zobaczyć dzieci w Zespole Szkół Politechnicznych Energetyk. Festiwal ma już swoją 16. edycję na Dolnym Śląsku, a Energetyk przyłączył się do jego realizacji 6 lat temu. Wspólnie promujemy to wszystko, co ciekawe, co może zaciekawić przede wszystkim dzieci, bo ta część tego festiwalu skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych, a więc tak naprawdę promujemy wśród tych najmniejszych nauki ścisłe. To jest fizykę, chemię, matematykę interaktywną, mamy roboty, które będziemy również prezentować, czy mini roboty, jak również grafikę komputerową. Każdego dnia festiwalu szkoły odwiedza około 400 uczniów, m.in. ze szkół w Sztawnie Zdroju, Świebodzicach, Piławie Górnej, z wielu wałbrzyskich szkół podstawowych i przedszkoli. W tym roku, jak i w latach poprzednich, tak naprawdę uczniowie do nas przyjeżdżają z 3 powiatów, a więc z powiatu wałbrzyskiego, ziemskiego, grodzkiego, z powiatu świdnickiego i kamiennogórskiego. A więc cieszy się rzeczywiście, te nasze pokazy cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. W tym roku jeszcze nie miałem czasu, aby to podsumować, ale w tamtym roku Dolnośląski Festiwal Nauki organizowany w Zespole Szkół Politechnicznych Energetyk odwiedziło blisko 1600 uczniów. Założenie festiwalu jest takie, żeby uczniom proponować wiedzę w ciekawszym wydaniu niż ta, z którą mają do czynienia na co dzień w szkole. Przede wszystkim pokazanie matematyki interaktywnej, a więc zupełnie innego sposobu uczenia matematyki najmłodszych. Nie jest to tablica, nie jest to kreda, ale gry i zabawy matematyczne, które pokazują nam, gdzie możemy zastosować matematykę w takim życiu codziennym. Zastosowanie fizyki w doświadczeniach, a więc wszelakiego rodzaju doświadczenia, które są prowadzone nie przez nauczycieli, ale przez starszych kolegów, a więc uczniów energetyka, którzy pokazują, jak praktycznie można wykorzystać fizykę. No i oczywiście chemia, która wybucha, która paruje. Początkowo podczas festiwalu energetyk proponował uczniom tylko zajęcia fizyczne i chemiczne. Potem rozbudowano je o pokazy robotów, a od 2 lat jest już 5 sal i 5 różnych dziedzin. W sali fizycznej są to pokazy prostych doświadczeń fizycznych, które mogą potem ewentualnie wykonać w domu przy użyciu bardzo prostych przyrządów, nie jakichś tam wymyślnych, nie wiadomo jakich, ale prostych przedmiotów codziennego użytku. To są jajka, które wchodzą, czyli mamy butelki pożerające jajka na śniadanie na przykład, czy pokazy dotyczące prawa Archimedesa, czy wyporności i mamy trochę zabawek fizycznych, które żeśmy uruchomili, zakupili przez szkołę, zabawek fizycznych dotyczących mechaniki. Poza tym uczniowie pokazują z wysokim napięciem doświadczenia, które sami przygotowują. Jak mówi Jolanta Druszcz, chodzi o to, żeby starsi uczniowie, ucząc młodsze dzieci, sami przy okazji czegoś się uczyli. Dzieciom podoba się wszystko, zwłaszcza doświadczenia z przedmiotami czy substancjami znanymi im na co dzień. Mogły na przykład obserwować, jak atrament, mydło, kisiel czy jodyna potrafią nagle zmienić czy uzyskać kolor, lub jak przy połączeniu wody z inną substancją mamy wybuch pary wodnej bez gotowania. Od tego roku mamy właśnie taką koncepcję, żeby to odwiedzały nas tylko szkoły podstawowe i dzieci młodsze, ponieważ
Coś podobnego robimy w kwietniu dla gimnazjów. W ramach otwartych drzwi i taki festiwal, to też jest już od 3 lat z kolei organizowany tego typu festiwal dla starszych, czyli dla gimnazjalistów. Wobec tego teraz przychodzą tylko i wyłącznie maluchy, które są naprawdę bardzo wdzięcznym materiałem. Także podczas pokazów fizyki dzieci mogły się przekonać, że czasem znane im przedmioty mogą się zachowywać bardzo dziwnie. Pierwszym doświadczeniem, które pokazuję, jest to domowej roboty poduszkowiec powietrzny. Polega on na tym, że dzięki wdmuchiwanemu powietrzu do balonika płyta może się swobodnie poruszać po powierzchni płaskiej. Innym doświadczeniem było zademonstrowanie dzieciom, że dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, że może pozostać w garnku, gdy na zewnątrz jest tlen i zachowywać się tak, jakby był cieczą. Wsypuję do garnka trochę sody oczyszczonej. Zalewam to octem. W ten sposób w reakcji chemicznej powstaje w garnku dwutlenek węgla. Żeby przedstawić, że rzeczywiście on jest, przedstawiam dzieciom za pomocą dymu. Który w tym garnku pozostaje. Żeby jeszcze bardziej uzmysłowić dzieciom, że ten dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, biorę go na chochelkę i rzeczywiście on tutaj jest. Dużym powodzeniem cieszyła się sala z robotami, w której ich możliwości demonstrowali uczniowie ze szkolnego koła robotyki. Dzisiaj dzieciom pokazujemy tutaj dorobek naszej strzelnicy, naszych robotów, które sami zbudowaliśmy. Pokazujemy dzisiaj także kilka maszyn latających, które mamy też naszego wykonania. No, dzieci bardzo są tym zainteresowane. Bardzo się cieszą, gdy któryś robot niszczy, także tak powiem, drugiego. Walczą ze sobą, coś się dzieje, rusza, świeci. No, dzieci strasznie cieszą się z tych robotów. Też także z naszego smoka, który jest jakoby naszą maskotką. W sali robotów dzieci mogły zdalnie sterować modelem czołgu, dotykać robotów, sprawdzać jak działają, a także poznać zasady działania żyroskopu samolotowego, bo taki egzemplarz również posiada koło robotyków. Dolnośląski Festiwal Nauki potrwa w Wałbrzychu do 15 października. W szkołach i instytucjach kultury odbywa się w tym roku ponad 130 wykładów i spotkań. Szczegółowy plan festiwalu dostępny jest na portalu wałbrzych24.com. Ponad 60 przedstawicieli samorządów z całej Polski uczestniczyło w zorganizowanych w Zamku Książ warsztatach na temat zarządzania, rozwoju i współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej Rajmund Ryś przedstawił założenia Krajowej Polityki Miejskiej w oparciu o obszary funkcjonalne, takie jak aglomeracja wałbrzyska. Wygląda na to, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w obszarach funkcjonalnych, a takim jest aglomeracja wałbrzyska, obszar funkcjonalny Wałbrzycha, widzi szansę na zrównoważony rozwój naszego kraju, podobnie zresztą jak Komisja Europejska, czyli zrównoważony, to znaczy idący trochę szerzej niż tylko obszary wielkich metropolitalnych miast, które wygląda na to, że i tak będą lokomotywą rozwoju, ale chodzi o to, żeby ten dystans pomiędzy ośrodkami subregionalnymi i innymi miastami niż tylko wielkie metropolie wojewódzkie, ale to jest trochę za mało, żeby być metropolią, więc tych 7-8 dużych metropolii, żeby one nie stanowiły takiego stymulującego, niestety duży dystans czynnika w rozwoju kraju. Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski w swoich rozważaniach poszedł dalej, tłumacząc, że duże miasta dotychczas rozwijały się szybciej, ponieważ lepiej wykorzystywały środki unijne, mając większe budżety i lepsze możliwości zapewnienia wkładów własnych do realizowanych projektów. Obszary metropolitalne i tak mają w tej chwili zapewnione w jakimś sensie priorytetowe traktowanie z dwóch powodów. Po pierwsze, są rzeczywiście lokomotywami rozwoju, ale mają najwięcej pieniędzy na wkład własny. W związku z tym one są już dzisiaj, w obecnej perspektywie, największymi beneficjentami środków europejskich. Nie dlatego, że ktoś im nieobiektywnie przyznawał te środki, tylko dlatego, że mogły się dołożyć, miały z czego się dołożyć, sfinansować wkład własny. A trzeba pamiętać, że wkład własny w obecnej perspektywie wynosi nieco ponad 40%.
bo mówi się, że on wynosi 15, 20, 25 w zależności od programów, ale niestety zawsze on jest większy, ponieważ w bardzo wielu projektach nie wszystkie koszty, które trzeba zrealizować, są kwalifikowane. I średnio, wynikowo już teraz wiemy, że wkład własny samorządów w tej perspektywie, która się kończy, wyniósł 41%. Dyrektor zwrócił uwagę, że Polska jest specyficznym krajem w Europie, gdzie obok dużych metropolii jak Warszawa, Poznań czy Kraków istnieje wiele średnich miast, które na przestrzeni historii rozwijały się w różnym tempie. Polska z punktu widzenia rozwoju miejskiego jest jednym z najbardziej policentrycznych krajów w Europie. Paradoksalnie dzięki reformie Gierka. Także zawdzięczamy panu Gierkowi cały szereg rzeczy negatywnych. Dzisiaj musimy rozbierać wszystko, co on zbudował i budować od nowa, zwłaszcza mosty, wiadukty, drogi. Ale te 49 miast wojewódzkich doprowadziło do tego, że mamy w Polsce mnóstwo średnich miast. I to o nich trzeba pamiętać, budując politykę miejską. Polityka miejska jest w Polsce kompletną nowością. Polityka regionalna jest w Polsce nowością, dlatego że przed rokiem 1999 nie było w Polsce podmiotów polityki regionalnej, bo nie było regionów. Teraz są. Ale polityka miejska była w resorcie infrastruktury jako poddział obok ogródków działkowych. Taką miała rangę jeszcze do niedawna. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dostrzegło, że kraj taki jak Polska musi mieć politykę miejską. I w tej chwili ministerstwo po raz pierwszy w historii Polski pracuje nad taką polityką. I to dobrze, że ministerstwo chce patrzeć na problematykę wszystkich miast, a nie tylko tych największych. Obszary funkcjonalne skupione wokół miast liderów będą miały w najbliższych latach największe szanse na pozyskiwanie dużych środków na inwestycje, ponieważ do podziału będzie coraz mniej i wyłącznie dobrze zorganizowane i zgodne co do wspólnej polityki rozwoju obszary będą brane w pierwszej kolejności pod uwagę przy podziale funduszy. Nasze spotkanie w Wałbrzychu jest nieprzypadkowe także z tego powodu, na koniec powiem, że po prostu Wałbrzych korzystnie się wyróżnia na tle innych tego typu aglomeracji w Polsce. Najpierw poprzez olbrzymie kłopoty, o których nikt nie mówił, potem poprzez awanturę, o której wszyscy wiemy, ale po tej awanturze Wałbrzych poszedł pięknie do przodu. Wałbrzych podjął wyzwanie historyczne, można powiedzieć, nie wyzwanie mediów, czy wyzwanie opozycji, czy jeszcze kogoś tam, tylko historyczne wyzwanie. I dlatego się spotykamy w Wałbrzychu, bo zwłaszcza pracownicy ministerstwa mają nadzieję, że ludzie, którzy to tu na miejscu robią, podpowiedzą ważne rzeczy z punktu widzenia tej krajowej polityki miejskiej. Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ otrzyma ponad 1 000 000 złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na ratowanie sanatorium doktora Bremera w Sokołowsku, potocznie zwanego Grunwaldem. Teraz konieczne jest zdobycie funduszy na wkład własny i w tym celu fundacja zorganizuje aukcję dzieł sztuki. Fundacja ma otrzymać 1 254 621 złotych na utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 Ekowieża w ramach przebudowy obiektu dawnego sanatorium Grunwald. Na wkład własny potrzebuje około 500 000 złotych. Przedstawiciele fundacji są pełni determinacji, aby uczynić Sokołowsko centrum kulturalnym na mapie Polski i Europy. Jesteśmy w tej chwili po 2 festiwalach, performerskim Konteksty i festiwalu Homaszek i Śloski. Obydwa zgromadziły ogromną ilość wspaniałych artystów z całego świata, którzy tutaj pokazali swoją pracę, swoje obiekty, jak również zgromadzili też dosyć duże rzesze osób z tego terenu, ale również takich, które specjalnie przyjechały do Sokołowska, żeby zobaczyć to, co się tam dzieje. Sanatorium doktora Bremera to najstarszy budynek sanatoryjny w Sokołowsku, który powstał w połowie XIX wieku. W 1855 roku zostało tu uruchomione pierwsze na świecie specjalistyczne sanatorium dla gruźlików, którym zastosowano nowatorską metodę leczenia klimatyczno-dietetycznego. Na wzór Sokołowska został stworzony ośrodek leczenia gruźlicy w Davos. Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, w późniejszym czasie Sokołowsko zyskało miana śląskiego Davos, chociaż to Davos powinno nazywać się szwajcarskim Sokołowskiem. Jak dotąd fundacji udało się prowizorycznie zabezpieczyć Grunwald przed dalszą ruiną. W skład działań artystycznych również wchodzi rzecz najtrudniejsza. Odbudowa dawnego sanatorium Grunwald,
obecnie Laboratorium Kultury wraz z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Obiekt ratowany jest już od wielu lat, ma swoje etapy i swoje sukcesy. Żeby zdobyć wkład własny dla unijnej dotacji, fundacja przygotowuje wspólnie z artystami aukcję sztuki współczesnej, która odbędzie się w listopadzie lub grudniu w internecie. W ciągu jednego dnia aukcji będzie można kupić obrazy, fotografie, rysunki, a wszystko na rzecz odbudowy Grunwaldu, dla którego każda kolejna zima jest ogromnym zagrożeniem. Kolejny etap odbudowy spowoduje, że będziemy mieli odrestaurowany westybul, który jest obiektem historycznym, wszystko jest obiektem historycznym i zabytkiem. Niemniej westybul jest już tą częścią obiektu, gdzie zachowała się malatura oryginalna, więc będzie sporo prac konserwatorskich i będzie oddany do użytku już jako całkowicie odnowiony. Będzie odbudowana obecnie sala multimedialna, dawniej jadalnia, piwnice, jak również to, co ja jakby najbardziej się obawiam o stan tego fragmentu budynku, to jest wieża wraz z kopułą. Jest to trudne zadanie, trzeba wymienić stropy, jak również uzupełnić wiele elementów konserwatorskich. Fundacja w dalszym ciągu poszukuje środków, aplikując o dofinansowanie w różnych miejscach. W Grunwaldzie ma się rozwijać Laboratorium Kultury poświęcone pamięci dorobkowi Krzysztofa Kieślowskiego. Przedstawiciele fundacji chcą włączyć w propagowanie tej idei jak największą ilość znanych osób ze świata filmu. Będzie Laboratorium Kultury wraz z Archiwum Twórczości Kieślowskiego, która jest bardzo ważna dla tego miejsca, bo vis-a-vis Kinoteatru Zdrowie, gdzie się odbywa większość naszych imprez artystycznych i festiwalowych, Krzysztof Kieślowski jako dziecko mieszkał z rodzicami i to on zgromadza znakomitych artystów, takich jak właśnie Agnieszka Holland, pani Łazarkiewicz, Barciś, Sztur i wielu, wielu innych aktorów i ludzi teatru i filmu. I oni przyjeżdżają i też z racji swoich możliwości i kontaktów i szkół artystycznych propagują Sokołowsko. W Grunwaldzie ma się znaleźć nie tylko Laboratorium Kultury i Archiwum Twórczości wybitnego polskiego reżysera. Wspólnymi siłami chcemy tutaj stworzyć dodatkowo w przyszłości, tuż po odbudowie, kompleksu, szkołę multimedialną, artystyczną, międzynarodową, ale również szkołę rzemiosł, kształcącą młodzież, żeby móc odbudowywać takie miejscowości jak Sokołowsko, historyczne, które mają mnóstwo właśnie elewacji, no praktycznie całe są zabytkiem. Po zrealizowaniu obecnego projektu wciąż pozostanie wiele do zrobienia. Trzeba skończyć zadaszenie budynku, wyremontować stropy na pierwszym i drugim piętrze, zakończyć odbudowę wieży widokowej wraz z tarasem i udostępnić ją zwiedzającym. W odbudowanym Grunwaldzie mają być realizowane różne artystyczne i edukacyjne projekty. Zapraszam Państwa na weekend pełen dobra i humoru do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Gramy spektakl O dobru Pawła Demirskiego i Moniki Strzępki. Zaczynamy w czwartek, piątek i sobotę o godzinie 18. Zapraszamy. Spektakl przedstawia nam grupę osób nieprzystosowanych do życia we współczesnej rzeczywistości, uczących się budować wzajemne relacje, poddanych terapii, a jednocześnie w tle obserwujemy historię gwiazdy muzyki pop, która pada ofiarą przemysłu fonograficznego. Na następne dwa spektakle zapraszam Państwa w niedzielę. Najpierw o godzinie 18 zagramy spektakl Świadectwa wzlotu upadku Antka Kochanka w reżyserii Sebastiana Majewskiego. Jest to historia o facecie z tego miasta. Antek Kochanek to patron jednej z wałbrzyskich ulic. Przyjdźcie Państwo, poznajcie jego historię, dowiedzcie się kim był. Świadczyć o nim będą krewni, znajomi, a nawet Jadwiga Śląska i księżna Daisy. A o godzinie 20
nadal w takim luźnym, lajtowym nastroju zapraszam na Dom Aktora, czyli wałbrzyski serial kabaretowy w reżyserii Michała Walczaka. Tym razem Dom Aktora gramy w Domu Technika w Nocie na ulicy Szmita 4. O godzinie 20 zapraszamy w niedzielę. Pokażemy dwa odcinki kabaretu. Ostatni Gulliver i Zbrodnia w Galerii Wiktoria. Zapraszam do teatru. Bądźcie Państwo z nami na okrągło. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.